Cześć. W komentarzach pytaliście nas, w jaki sposób weryfikować nagrania, które są wyrwane z kontekstu i później na przykład są udostępniane na TikToku z fałszywym opisem. To pierwszy film, w którym pokażemy Wam krok po kroku, jak dojść do oryginalnego kontekstu danego nagrania. No to zaczynamy. Pierwsza zasada. Oczy szeroko otwarte. Spójrzcie sobie na to nagranie. Czy jest tu jakaś wskazówka, która pomoże nam zidentyfikować, gdzie dane nagranie zostało zrealizowane? Ja myślę, że tak. Zobaczcie sobie na tą czerwoną flagę. Na niej znajdują się chińskie litery. To już może być jakaś wskazówka. Druga część. Selekcjonujemy ujęcie, które jest jak najbardziej charakterystyczne. Robimy zrzut ekranu. Możecie użyć do tego swojego telefonu. Aczkolwiek pamiętajcie, żeby nie uwzględniać jakichś elementów interfejsów, jakiegoś tekstu, tylko aby wyselekcjonować tylko i wyłącznie to jedno ujęcie. Następna ważna sprawa. Wsteczne wyszukiwanie obrazem. To jest funkcja w przeglądarkach, które są obecnie dostępne na rynku. W Google'ach, w Baidu, w Bingu. Pokażę Wam teraz, jak ta funkcja wygląda. Tutaj jest przykład z wyszukiwarki Google. Tu jest przykład z wyszukiwarki Baidu. Znaleźliśmy chińskie znaczki na czerwonej fladze. Wobec tego użyjemy chyba chińskiej przeglądarki. Ta funkcja wstecznego wyszukiwania obrazem może nie być widoczna na Waszych komórkach. Jest to funkcja typowo przeznaczona na komputery, ale jest mały trik. Jeśli wejdziecie sobie w ustawienia przeglądarki w Waszych komórkach, to znajdziecie tam taką jedną opcję. Tutaj Wam ją pokazujemy. Jeśli ją włączycie, to Wasza przeglądarka na komórce przełączy się w tryb komputerowy i będziecie mieli dostęp do właśnie funkcji wstecznego wyszukiwania obrazem również na komórkach. Wyselekcjonowaliśmy już ujęcie. Teraz szukamy go w wyszukiwarce Baidu, ponieważ zawiera chińskie znaki, będzie nam w ten sposób łatwiej. I co się okazuje? Okazuje się, że to nagranie zostało już wcześniej umieszczone na chińskim portalu społecznościowym. No i tu mamy problem, bo oczywiście jest nam ciężko przetłumaczyć taki tekst, no chyba, że ktoś umie chiński, więc najlepiej wrzucić to w translatora. Czy nam to coś więcej mówi? Niewiele, oprócz jednej kluczowej rzeczy. Pojawia się tam nazwa miasta. Bierzemy więc jeszcze raz ten tekst, który zawiera tą nazwę miasta i wrzucamy go jeszcze raz w tekstową wyszukiwarkę Baidu. I co widzimy? W czwartym rzędzie w wyniku wyszukiwania widzimy zdjęcie naszej kolumny. Link przenosi nas do artykułu, oczywiście w języku chińskim, który następnie tłumaczymy sobie za pomocą Google Translate i wszystko staje się jasne. Czym jest więc ta gigantyczna konstrukcja transportowana na filmie? Ta konstrukcja, którą widzimy na omawianym nagraniu, jest obecnie największą i najcięższą wieżą do separacji propylenu i propanu w Chinach, należącą do chemicznego konsorcjum Guangxihuai. Nie jest więc to żadna broń, ani broń nuklearna, a tym bardziej rosyjska, ani chińska. Jest to po prostu wieża. Jeśli cały proces weryfikacji filmu wydawał Wam się trochę chaotyczny i zbyt szybki, to mam dobrą wiadomość. Na naszej stronie fakenews.pl, link w bio, znajduje się cały proces weryfikacji opisany bardzo, bardzo szczegółowo. Jeśli chcecie sobie go zobaczyć i nauczyć się całej metody weryfikacji filmu wyrwanego z kontekstu, to naprawdę zapraszam Was szczerze do tego artykułu, a tutaj jeszcze będą pojawiać się różne inne poradniki. Dzięki. Fakenews.pl. Prawda